I zapraszamy już Kamila Bałka. Kamil to reporter prasowy i książkowy, prowadzi audycje i podcasty. Dawno temu w telewizji Nuance Radio oraz Dobra Prasa. Jest absolwentem MISH-u, socjologii, niderlandystyki i dziennikarstwa oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Autor książki Wszystkie dzieci Louisa oraz współautor książki Wodecki, Tak mi wyszło. Współtwórca festiwalu literackiego Miedzianka po drodze. Wykłada w Polskiej Szkole Reportażu. I dziś opowie nam o tym, jak się żyje z ADHD i robi tyle fajnych rzeczy. Oklaski. Cześć wszystkim. Jest ktoś, kto ma diagnozę ADHD też na sali? Rączka. Cześć. Fajnie, bardzo się cieszę. Ja mam od roku. Ułożyło mi to w głowie bardzo dużo. W zasadzie wszystko. Chyba 95% mojego życia stało się nagle zrozumiałe, co było moją dużą trudnością. Pod koniec tej prezentacji mam jakieś nieścisłości, bo jako ADHD-owiec nie dokończyłem jej, więc w razie czego zerknę sobie tam w karteczkę, jakbym zapomniał jakichś przykładów. Stwierdziłem, że to będzie taka formuła, w której jest to jak najbardziej dopuszczalne, bo mówię o czymś, co jest z tym związane. Trochę dla mnie ta sytuacja jest nowa, bo zajmuję się zawodowo pisaniem, rozmawianiem, językiem, ale najczęściej to światło się kieruje na tą drugą osobę, z którą ja rozmawiam albo której historię przedstawiam. Więc nie wiem, czy to nie jest jeden z takich pierwszych moich razów w życiu, kiedy będę opowiadał o sobie z publicznością. Może jakoś pójdzie. Powiem tylko wstępnie, że nie jest moim celem tutaj opowiadać o jakichś bardzo medycznych rzeczach. Przykłady, które mówię, są z mojego życia, są powiązane bardzo z ADHD, ale jeśli kogoś interesuje, to kiedy indziej mogę je połączyć z jakimś researchem naukowym. To, co wymieniam, nie będzie miało żadnych kryteriów diagnostycznych, ale będzie się jakoś tam łączyć to, co dla mnie jest wszystkim najciekawsze. A to, co dla mnie w tym ADHD jest ważne, są różne definicje i podtypy ADHD, ale to, czego się może wciąż jeszcze nie wie, chociaż pewnie warszawska młoda publiczność już to wiele razy słyszała, to, że są różne podtypy ADHD, bo nie chodzi o to, że tylko jesteś takim nadaktywnym dzieckiem, które cały czas biega. To jest ta hiperaktywność ruchowa, ale jest też inattentive type, który można jakoś przetłumaczyć jako typ nieuważny, chociaż to trochę deprecjonująco brzmi, albo wersja mieszana, czyli że i łatwo ulegasz roztargnieniu i nieuwadze i też musisz cały czas chodzić i się ruszać. Tych podtypów może być jeszcze więcej. Amerykańscy naukowcy się cały czas spierają. Jak dla mnie one są wystarczające, a jedna z takich najfajniejszych ciekawostek opisujących trudności egzekutywne ludzi z ADHD i to, czemu oni zachowują się w sposób, czy my, niestandardowy, to jest to, że zanim coś zrobimy, nasz mózg jakoś musi ocenić, czy to jest nowe, pilne, czy jest to wyzwanie i czy jest to interesujące. Jeśli spełnia to wszystkie cztery kryteria, to prawdopodobnie to zrobimy. To wszystko się wiąże z tymi, jak to tam kto woli, albo niedoborami dopaminy, albo nierównowagą pomiędzy dopaminą, serotoniną, w każdym razie czymś, co jakiś rodzaj ekscytacji. Czasami są to używki, czasami jest to cukier, czasami jest to sport, a czasami jest to jakieś nasze zainteresowanie. Musi zajść, żebyśmy coś zrobili. Jeśli chodzi o pilność, no to jest czasami deadline, który też nas do tego skłania. Wyzwanie to chyba oczywiste, jeśli coś stanowi wyzwanie, ale w takich neurotypowych definicjach, czyli jeśli coś jest bardzo trudne, jeśli trzeba znaleźć jakiś wyjątek od reguły, jeśli trzeba rozwiązać sprawę nierozwiązalną, jest to jak najbardziej bardzo ciekawe dla osoby z ADHD, co nie zmienia faktu, że wyzwaniem dla osoby z ADHD są czynności bardzo banalne, jak na przykład mycie zębów albo bycie na czas, więc to trzeba pamiętać, jeśli chodzi o tą pokraczną definicję wyzwania. Czy jest to interesujące, to z kolei jest najbardziej taka indywidualna kwestia wśród ADHD-owców, to znaczy wszyscy się tym kierują, czy to, co jest do zrobienia, jest interesujące, ale dlaczego coś jest interesujące albo co jest interesujące, to już się różni bardzo osobniczo i każdy ma inne wkręty, więc ciężko tutaj uogólnić. Jak być może zauważyliście, w tych kryteriach nie ma dwóch bardzo ważnych przymiotników. Czy to jest ważne i czy to jest potrzebne? To absolutnie wydaje się nie mieć znaczenia w mózgach ADHD-owych, co rodzi wiele problemów, bo rzeczy, które są ważne i potrzebne, generalnie przydają się w życiu i czasami są konieczne, żeby robić rzeczy nowe, interesujące czy stanowiące wyzwanie.
I na to trzeba stosować różnorakie lifehacki, ale o tym zaraz. Najpierw, jak dostałem w ogóle diagnozę i czemu tak późno? Mam lat 34, rok temu miałem lat 33 i wtedy właśnie dostałem diagnozę. Na początku, chyba pół roku wcześniej, w pandemii, poszedłem drugi raz w życiu na terapię. Jakoś nie mogłem specjalnie wytrzymać w domu, teraz już coraz więcej rozumiem czemu. Miałem wtedy małe dziecko, teraz mam dwójkę małych dzieci, ale to zamknięcie w domu w trzy osoby z małym dzieckiem i jakaś taka nuda, która mnie dopadała, sprawiała, że coraz bardziej nie rozumiałem siebie, swoich reakcji, porywów, emocji i tak dalej, i tak dalej. I na tej terapii coś mi się takiego odblokowało, co sprawiło, że zacząłem się zmieniać. Na przykład zacząłem być mniej zorganizowany niż zwykle i zacząłem popełniać błędy, których wcześniej nie popełniałem, bo sobie nie dawałem na to przestrzeni czy możliwości. I śmieszna sprawa, przez wielu wyśmiewany test kompetencji Gallupa, taki korpo-test, który szereguje 30 kilka twoich talentów pracowych, też jakoś zrobiłem wtedy na początku pandemii. I bardzo mnie zirytowały jego wyniki, bo według nich oprócz takich rzeczy jak na przykład umiejętność rozpoczynania jakiegoś zadania, które zawsze wiedziałem, że mam dobre, albo umiejętność komunikacji, która stanowi o tym, co robię w życiu, bo zajmuję się dziennikarstwem, rozmawianiem, pisaniem itd., itd., no to bardzo mnie zirytowało, że nisko miałem umiejętności strategiczne, organizacyjne, ogarniania czegoś w czasie, doprowadzania do końca. Zirytowało mnie to dlatego, że zajmowałem się również tym, to znaczy byłem takim, powiedzmy, project managerem różnych rzeczy, dbałem o to, żeby coś się stało i żeby było doprowadzone do końca i stwierdziłem, że ten test jest po prostu głupi, bo przecież robię to świetnie. Cóż, po jakimś czasie zacząłem rozumieć, że robię to świetnie, ale strasznie się zmuszam, rodzi to wiele frustracji i w ogóle nie powinienem tego robić, bo to nie jest dla mnie. Już staram się tego nie robić. I powolutku, kiedy mi się odblokowały te wszystkie rzeczy, że jednak są takie w moim życiu umiejętności, które, do których się zmusiłem z jakichś względów, a są takie, które mi przychodzą łatwo, na podatny grunt trafił taki post na Facebooku, na fanpage'u fajnym Kusi na kulturę, pamiętam. To jest taki fanpage, który opowiadał o popkulturze i jego autor imieniem Kajetan bodajże podzielił się właśnie jakoś rok temu tym, że ma diagnozę ADHD i połączył to z postem Mariusza Szczygła, mojego kolegi z Instytutu Reportażu, który opisywał, jak wygląda jego higiena pracy, która była bardzo niehigieniczna i która dosyć częsta jest wśród ludzi piszących czy w ogóle twórczych. To już tam było drugorzędne, czy to chodziło o ADHD Szczygła, czy nie, ale ja przeczytałem ten post, zobaczyłem, jak wygląda ta praca, połączyłem to z tą diagnozą tego autora fanpage'a i spytałem, co mam zrobić, żeby sprawdzić, czy mam to ADHD. No i żeby to zrobić, trzeba między innymi wypełnić taki test, który się nazywa DIVA. Powinno się go wypełniać raczej z lekarzem psychiatrą. Oczywiście nie chciało mi się czekać na termin, więc go wypełniłem sam i stwierdziłem, że ten test opisuje moje życie całe. Następnie pomyślałem, że on opisuje tak dobrze moje życie całe, że zacząłem pytać innych ludzi dookoła, czy ten test nie jest po prostu taki banalny, że opisuje wszystkich życie i zmagania. Ale już tutaj się wykoleiłem na pytaniu mojej żony, którą pierwszą spytałem, która uznała, że ten test, to znaczy potwierdzanie tych rzeczy, które tam są, nie opisuje jej życia. I wtedy już nagle połączyłem fakty, że może jednak coś jest na rzeczy. Poszedłem faktycznie do lekarza psychiatry, który tę diagnozę dość szybko postawił. Ja tam się z nim kłóciłem dosyć długo, bo sprawdzałem, czy czasami ja go nie oszukałem, albo on mnie nie oszukuje, no bo wydawało mi się to bardzo dziwne, że czegoś o sobie nie wiem, bo raczej od dziecka jestem totalnym rozkminiaczem. Poza tym interesuję się zdrowiem psychicznym. A tutaj jedna taka uwaga, że nie wiem, wydaje mi się, że ADHD jest zaburzeniem neurologicznym. Tutaj czasami były zajawki, że zaburzeniem psychicznym, chyba neurologicznym. Niektórzy się o to gniewają, ja się nie gniewam. W każdym razie niektórzy jakoś zależy im na tej ścisłości. Spodobało mi się pytanie takie totalnie z czapy, bo ten lekarz, on zadawał mi jakieś bardzo dziwne, szczegółowe pytania, które znowu opisywały moje życie. Jednym z takich pytań było, czy kiedy mam coś zrobić, to potrafię nagrodzić się po zrobionym zadaniu, czy muszę nagrodzić się przed, w trakcie i po. I to było idealny opis tego, jak ja działam. To znaczy na przykład, żeby zrobić coś nudnego, no to muszę
zrobić coś najpierw ekscytującego albo zjeść coś słodkiego i potem, żeby nie przestać tej czynności robić, to znowu muszę się tak nagrodzić i na samym końcu, po skończonym, trzeci raz muszę się nagrodzić. Strasznie mi się to spodobało i stwierdziłem, że on jednak może mieć rację i zacząłem research, co też jest dosyć łatwe przy ADHD, bo wiecie lub nie, ale ludzie z ADHD, choć bardzo dużo rzeczy wydaje mi się nudnych i na wielu się nie mogą skupić, to jak już złapią coś ciekawego, to wpadają w tak zwany hyperfocus i mogą o tym czytać i czytać i czytać. Ja w sumie tkwię w tym hyperfokusie na temat ADHD-owy od roku, właśnie teraz mija rok. Bardzo dużo fajnych historii poznałem, bo są specjalne grupy ADHD-owe, dużo ludzi się zmaga, ta diagnoza jest coraz częstsza, jest już też społeczny odpór, że to jest naddiagnozowane. Niektórzy lekarze, psychiatrzy uważają, że jest wymyślone, że nie ma po 18 roku życia tego ADHD. NFZ tego nie refunduje. Niesamowita sprawa, warto mieć ADHD w dzisiejszych czasach, bo jesteś totalnie w centrum debaty, która mam nadzieję jeszcze będzie trwać i trwać, aż w końcu to się pięknie znormalizuje. No i teraz pytanie, dlaczego nigdy nie pomyślałem, że mam ADHD? Dlatego, że mówiąc wprost tak o tym, co o sobie myślałem, zajebiście ogarnąłem życie. Nie miałem problemów, to jest taki aspekt, który chyba sprawia, że niektórzy nie mogą się zdiagnozować na ADHD. To znaczy bardzo wiele osób ma takie trudności w życiu, w uwadze, w kończeniu rzeczy, w egzekutywnych aspektach i pracy, i życia prywatnego, że totalnie sabotuje to ich życie. Ja skończyłem 4 kierunki albo 5. Zawsze miałem pracę, nigdy nie miałem problemów z utrzymaniem. Udawało mi się po kolei robić to, co chciałem. Chciałem pisać, piszę. Chciałem pracować w mediach, pracuję. I po kolei, nie wiem, chodziłem do tych szkół, do których chciałem. Jeździłem, nie wiem, na Erasmusy do tych krajów, gdzie chciałem. Byłem jakimś takim przykładnym uczniem i człowiekiem. Wydawało mi się więc, że nie mam żadnego zaburzenia, bo to nie zaburza nic. Dopiero teraz po czasie coraz częściej myślę, i to się zaczęło po diagnozie, że koszt tego był bardzo duży, bo żyłem w takim wiecznym zacisku, w perfekcjonizmie, w takim people pleasingu też, to znaczy to jest coś bardzo częstego przy wszystkich neuronietypowościach, że podświadomie, kiedy od dziecka widzisz, że to, co jest dla ciebie domyślne, twój sposób działania, którym byś się miał kierować, spotyka się z jakimś takim odporem, że ludzie robią inaczej, że ludzie mówią, że jesteś dziwny, że jesteś zabawny, śmieszny. Wtedy bardzo często naginasz się do tego po swojemu, jakoś po cichu, tak żeby cię nie wytykali palcami, nie śmiali się. Przez to osoby z ADHD przy jeszcze tym łatwości researchu, znajdowania połączeń między rzeczami, umiejętności dostrzeżenia jakichś takich wzorców, powtarzalności, są w stanie po prostu iść do przodu, tylko że jest to bardzo męczące. No i teraz tak, a właśnie, a potem przychodzi ten moment w życiu każdego z diagnozą albo tuż przed diagnozą i dlatego ludzie nie idą, że może wcale nie mam ADHD. Może, i tu się włącza syndrom oszusta, to ADHD jest w moim przypadku jakoś tak wymyślone. Tylko że potem tak, cofnąłem się do całego mojego życia. Na początku miałem trudności, bo trzeba tam wymieniać z dzieciństwa swoje różne zachowania i to też jest bardzo często problem. I znalazłem wreszcie bardzo dużo dziwnych rzeczy, które jakoś tak sobie poupychałem po różnych zakamarkach mojej pamięci. I szczególnie ta hiperaktywność mi się nie zgadzała. Oczywiście mógłbym być tym tylko inattentive type, ale hiperaktywny chyba jednak też byłem. No i tak, przypomniało mi się, że przez całe dzieciństwo miałem taki trochę osobliwy rytuał, że na sznurku miałem jakiś taki koralik albo coś takiego nie za ciężkiego, ale też nie za lekkiego, którym sobie na przykład po przedszkolu czy po szkole kręciłem takie kółka. To tworzyło taki kolisty ekran, ja sobie tam wymyślałem różne ciekawe scenariusze, to były takie, powiedzmy, fanfiki bajek i mogłem tak spędzić przez 3 godziny i chodziłem po pokoju i tak sobie kręciłem tym kółkiem. Moi dziadkowie, moi rodzice byli trochę zaniepokojeni tym, tam konsultowali z kimś,
chyba z psychologiem, nikt tam wtedy nie rozkminił ADHD, wszyscy stwierdzili, że się dobrze rozwija, mam dobre oceny, wszystko jest okej, ale jednak w ten sposób mogłem dać upust tej swojej wyobraźni i tej potrzebie ruchu. Oprócz tego ta hiperaktywność była dosyć mocno ukryta, bo pierwsze od dziecka uprawiałem sport, byłem w klasie pływackiej, a poza tym moi rodzice, co ogólnie nie popieram tego i tak raczej nie będę pozwalał swoim dzieciom, chyba że zobaczę, że mi jest to potrzebne, nie za bardzo dawali mi limity na gry na konsoli i wideo, więc bardzo często mogłem mieć takie sesje, na przykład 8-godzinne, 10-godzinne grania w gry od najmłodszych lat, co moim zdaniem super mnie uspokajało, wkręcałem się w to, a jak skończyłem, to odrabiałem lekcje i wszystko było okej. Miałem też jakieś takie różne śmieszne rytuały. Na przykład bardzo często, kiedy coś tam mi się udawało, to nawet mogłoby zahaczać może o spektrum autyzmu, ale te rzeczy są blisko, to szedłem gdzieś na bok i tak bardzo ekspresyjnie, machając rękami, sam do siebie się cieszyłem. No, praktycznie codziennie to było. Właśnie uwalniając trochę tą energię ruchową. Z kolei w gimnazjum przyszły takie trudne czasy, że nie mogłem się od rana rozkręcić. To jest bardzo częste, bo ten chronotyp ADHD-owców w przeważającej większości jest tak zwanej sowy, że wszystko fajnie jest w nocy, bardzo ciężko jest wstać rano, a do szkoły trzeba wstać rano. No i ja nie miałem żadnych leków, nie miałem tej diagnozy. Dopóki miałem pływanie o 7 rano, to jakoś mnie to rozkręcało, potem w gimnazjum tego nie miałem. I miałem taki też osobliwy dosyć rytuał, że codziennie rano zjadałem Raffaello i piłem napój energetyczny dzień w dzień, ale dosyć szybko zaczęli się oczywiście moi koledzy i koleżanki z gimnazjum ze mnie śmiać, bo wyglądałem jak taki totalny francuski piesek, który ma taki dziwny rytuał. Więc żeby uniknąć tych ironicznych komentarzy, zacząłem robić to w toalecie. I pamiętam, że w gimnazjum codziennie rano chodziłem do toalety zjeść Raffaello i wypić napój energetyczny i nikt się do mnie nie przypieprzał. Mogłem potem rozkręcony cukrem, tauryną i innymi substancjami przystąpić do działania, ale obiecałem sobie, że jak tylko w moim życiu będę mógł tak zorganizować sobie czas, żeby zaczynać o 10, to tak zrobię. W międzyczasie w liceum sobie zacząłem przypominać, jak mi się nudziło na lekcjach i nagle zaczynałem jakoś głośno walić w stół i cały czas mnie nauczyciele upominali. Kiedy mnie upominali, to przestawałem, bo byłem przecież grzecznym uczniem, ale jednak coś tam we mnie się działo. Miałem też mega złą pasę, jeśli chodzi o zdawanie na prawo jazdy. Mianowicie przy pierwszym podejściu zabrakło mi 30 sekund, żeby zdać, bo prowadzenie auta było dla mnie absolutnie banalne, ale jak już raz oblałem, to potem z każdym kolejnym podejściem ten egzamin był coraz krótszy, potem przy piątym razie już zacząłem na placu oblewać, potem mi się przedawniło, musiałem jeszcze raz teorię zdawać. Suma summarum chyba mi się udało za 8 razem i to tylko dlatego, że za 7 oblałem i się tak wkurzyłem, że poszedłem do ośrodka ruchu drogowego, żeby jeszcze w ten sam dzień ten 8 zaliczyć i jak wtedy tak właśnie pod presją czasu i zupełnie nieprzygotowany na to, że będę miał 2 egzaminy, podszedłem do tego, no to za 8 razem zdałem. Od tamtej pory jestem super kierowcą i nigdy nie miałem żadnych problemów z tym związanych. Po prostu przez to, że nie zdałem za pierwszym razem, potem coraz trudniej mi było skupić się na czymś takim nudnym i przesadnie ustrukturyzowanym jak egzamin. O regulowaniu zastępczym, no to mówiłem, bo to chodziło mi o te gry czy sport. No i jest jeszcze taki termin, trochę taki pop, mało diagnostyczny, rejection sensitive dysphoria, która się właśnie przydarza neuronietypowym, czyli żeby zredukować ten dysonans polegający na tym, że świat nas wytyka palcami, który się zdarza po prostu jakieś 100 razy częściej niż wtedy, kiedy jesteś po prostu taki standardowy, no to po prostu na zacisku zmuszasz się do różnych rzeczy, żeby być normalnym. Co ciekawe, to, że chyba jednak mam, ostatecznie stwierdziłem po zadzwonieniu do mojej mamy i babci, które generalnie, jeśli chodzi o naszą rodzinę, raczej się martwią o zdrowie ludzi i jak słyszą, że ktoś idzie do lekarza z czymś, no to mówią o nie, ojej, co się stało i znacie ten typ babci i mam na pewno. I bardzo mnie zdziwiło, bo zawsze tak było, zawsze, 99% przypadków. A jak zadzwoniłem do mojej babci i mamy, powiedziałem, że dostałem diagnozę ADHD, to one obie powiedziały, a super, no to się zgadza. Ja mówię, ale co się, jak to się zgadza?
jakby i co? I nie zadajesz dodatkowych pytań, że czemu, że co to znaczy, że czemu byłem u psychiatry i tak dalej? Nie, nie, to się zgadza, super, wreszcie się zgadza. Także wtedy ostatecznie wiedziałem, że to był ten brakujący puzelek. No i teraz krótko o trudnościach już też częściowo w życiu dorosłym. Trochę przejdę też do pracy, chociaż myślałem, że ten background taki życiowy jest fajny, bo po prostu zinterpretowałem go przez ten rok wstecz, kiedyś nie wiedziałem. Te trudności są wielorakie. Są trudności egzekutywne, polegające na tym, że przy ADHD bardzo trudno jest coś zacząć. Ta bardzo pop sformułowanie prokrastynacja dopada nas często, szczególnie jeśli coś nie jest właśnie interesujące, nowe, pod presją. I oczywiście wszystkich to dotyczy, ludzi, którzy nie mają neuronietypowości. Generalnie, tak jak przy spektrum autyzmu czy przy ADHD, nie ma jakichś cech, które specjalnie by odróżniały, że tylko ludzie z ADHD czy ludzie z spektrum autyzmu je mają. Chodzi o nagromadzenie tych cech i o to, że one... Och, 5 minut. Że one się... Serio? O, serio? Tak, bo przed tym było trochę ciszej, dlatego... A, sorry, no to przewaliłem czas, dobra. Słuchajcie, to świetnie, bo time blindness jest kolejnym slajdem. To nie było umówione. To jest właśnie to, nigdy nie jesteś w stanie ogarnąć czasu, dlatego się spytałem, czy gdzieś będzie zegar. Jeśli nie ma zegaru, to dość łatwo jest takie kopyta organizatorów zignorować. Time blindness ma kilka wymiarów. Po pierwsze, trudno jest oszacować, ile coś zajmie, no bo możemy wiedzieć, że 10 minut jest dojazd, ale zapominamy, że trzeba jeszcze wyjść, dojść na tramwaj i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jakby nie umiemy podzielić tego procesu. Dla nas to jest 10 minut podróży, ale zapominamy, że jeszcze jest kilka innych szczegółów, plus właśnie to takie popadanie w jakiś hyperfokus totalnie znienacka, nie wiadomo czemu i po co, co sprawia, że nie dowozimy pewnych rzeczy. No i w moim życiu to ADHD powodowało bardzo dużo czasami pozytywnych, a czasami negatywnych, nietypowych metod działania. I teraz tak, jeśli pamiętam ze szkoły, to ja zawsze byłem bardzo wkręcony w język polski i znowu jako ADHD-owiec strasznie szukałem takich challenge, żeby brać udział w jakichś konkursach, a najlepiej jak te konkursy zwalniały z czegoś, co jest nudne, z jakichś egzaminów, no to w ogóle super. Pamiętam, że w gimnazjum właśnie naciąłem się, bo w jakimś takim konkursie, co z egzaminu gimnazjalnego miał zwalniać, był temat wypracowania, żeby udowodnić, że miłość przynosi szczęście. I ja napisałem wypracowanie o tym, że brak miłości przynosi nieszczęście. I bardzo się dziwiłem, że dostałem tam 0 punktów za to, bo wydawało mi się to strasznie jakieś oryginalne, a to pierwsze podejście było strasznie nudne. Odwołałem się, odrzucili odwołanie, pisałem egzamin gimnazjalny, ale potem w liceum postanowiłem, że nie będę pisał z kluczem i muszę wygrać olimpiadę z polskiego, więc znalazłem sposób. Ludzie z ADHD potrzebują struktury, ale nie umieją sobie zapewnić tej struktury. Znalazłem taką grupkę ludzi starszych, którzy te olimpiady wygrywali. Wyczaiłem, jakie oni mają na to sposoby. Założyłem sobie taki zeszyt, co robić, żeby nie czytać lektur do tej olimpiady, ale żeby mieć erudycję pozorną. I wypisywałem sobie konteksty właśnie z jak najkrótszych wierszy i kilku krótkich książek. Wybrałem sobie ciekawe tam rzeczy po drodze, które mnie interesowały. Udało się. Zostałem laureatem olimpiady z polskiego. Do dziś nie znam 80% lektur, które były w szkole, ale znalazłem właśnie ten sposób. To było strasznie ekscytujące. I też znalazłem właśnie fajne studia dla ADHD-owców, najlepsze, międzywydziałowe, w których można sobie wybierać z różnych kierunków. Ja chyba z 13 sobie wybierałem, dlatego potem mi się udało te 4 kierunki skończyć. I te studia zapewniły mi jako takie działanie oraz to, że mogłem zawsze zaczynać o 10, bo takie było moje kryterium doboru przedmiotów. Dlatego niektóre przedmioty z pierwszego roku dopiero na 5 realizowałem, bo czekałem 4 lata, aż przeniosą wreszcie na późniejszą godzinę te ćwiczenia. Przez to poznałem bardzo dużo ludzi, bo chyba z kilkunastoma rocznikami na tych różnych studiach studiowałem. To też z drugiej strony sprawiało, że dosyć byłem samotny na wielu etapach. No i potem wreszcie już naprawdę kończę. Praca. Wydaje się, że praca kreatywna jest idealna w tej sytuacji. Tam są też różne pułapki. Ja się w dużej mierze związałem z reportażem pisanym, prasowym i książkowym. No i znowu pamiętam przy mojej pierwszej książce reporterskiej pytania mojego kolegi
czy ja już piszę, bo wiedział, że tam zbieram długo i tak dalej. No i tam był taki najczęstszy problem dla ADHD-owców, że my nie za bardzo chcemy i umiemy zacząć od pierwszego kroku, tylko zaczynamy od szóstego, potem robimy czwarty, potem robimy siódmy, potem robimy drugi i przez to dość trudno jest pokazać, że zaczęliśmy, bo mamy bardzo dużo z kolejnych etapów, ale wygląda jakbyśmy nie zaczęli i pamiętam, że to były bardzo krępujące rozmowy. Shame on you, Philip Springer. Dopiero na samym końcu, kiedy się wydawało, że dopiero co zacząłem, no to skończyłem książkę. Zresztą w pisaniu mam też takie coś, że nie lubię się nudzić, przez co to, co piszę, zawsze musi mieć jakieś takie twisty fabularne, które czasami ocierają się o jakąś taką literaturę gatunkową, ale jakoś dzięki temu idę do przodu i znajdują się na to wydawcy i czytelnicy. I ten podcast właśnie, który mam dawno temu w telewizji, też jest takim dla mnie wyrażeniem przekory i żeby się nie nudzić, no bo tam o telewizyjnych programach sprzed lat, czasami może wydaje się banalnych, robię taki ekstremalny research, jakbym jakiś taki najważniejszy temat na świecie zgłębiał. No i dlatego udaje mi się tam jakieś wyciągać rzeczy, o których wcześniej nikt nie wspominał. I bardzo mi się podoba właśnie ten kontrast. Podoba mi się też struktura, że ta audycja jest co dwa tygodnie, więc ja zawsze muszę być, muszę w ostatniej chwili znaleźć gościa, wpaść w hiperfokus i dowieść jakoś tą audycję. Tych przykładów jest bardzo, bardzo dużo. Tu chyba pominę, w życiu codziennym wiele jest problemów. Korzystanie z lodówki jest trudne, bo się zapomina, że coś jest tam głęboko w lodówce, dlatego wiem, co muszę mieć na wierzchu w lodówce, a co może być gdzieś tam głębiej. Posiadanie dzieci jest bardzo trudne, bo trzeba nadawać im strukturę, a jak się nie umie nadawać struktury samemu sobie, to jak nadawać dzieciom? Bardzo trudne jest odpisywanie na maile, bardzo trudne jest bycie na czas, pamiętanie o rzeczach. Wysyłam sobie, są takie fajne systemy do wysyłania samemu sobie e-maili w przyszłości. To bardzo dużo mam takich e-maili za 3 miesiące, za 5 roku. Potem do mnie wraca ta myśl i nagle jest atrakcyjna, bo jest nowa, bo już o niej zapomniałem. Bardzo trzeba uważać na te tapsy w przeglądarkach. Mam zawsze otwartych jakieś 140. Mam też dużo menadżerów do tych tapsów, ale nigdy ich nie odpaliłem, bo jakoś mi się nie chce. Przedwczoraj, pamiętam, musiałem sprawdzić na New York Timesie jedną rzecz z XIX wieku, bardzo polecam w ogóle archiwum New York Timesa, jest niesamowite. I musiałem zaprenumerować i od razu mi podpowiedziało, ile mogę newsletterów na różne tematy zaabonować. Wybrałem 13 newsletterów, bo były takie ciekawe. No i od wczoraj strasznie się wkurzam, mam strasznie dużo tych newsletterów, spamu. Kiedy one przychodzą, to już mnie nie ciekawią, ale ten moment, kiedy tak sobie kliknąłem, to było coś. Takie to trudności. No i puentując, bo oczywiście wydawało mi się, że mam na 5 minut prezentację, ale mam na pół godziny. ADHD, żeby tak nie było tylko wesoło, jest to ciągłe życie w kompromisie, dopóki się nie skontaktujesz sam ze sobą, dopóki nie znajdziesz swojej drogi, dopóki nie masz szczęścia, że cię otaczają ludzie, którzy cię rozumieją, nie znajdziesz zawodu, który jest dla ciebie odpowiedni. Ja na przykład nigdy nie miałem etatu i nigdy nie będę miał etatu, ale no, dla niektórych takie życie jest nie do pogodzenia z jakimś poczuciem bezpieczeństwa. Jedno takie słowo, które chyba rezonuje u wszystkich ADHD-owców, ale w ogóle neuronietypowych. Życie z ADHD trochę wygląda tak, jakby się było w biurze, gdzie każdy ma lampkę na stoliku i wszyscy naciskają przycisk i ta lampka świeci, a ty naciskasz i ona nie świeci. I wszyscy mówią, nie no stary, przecież ona świeci. I naciskają i im świeci. Ale ty naciskasz i nie świeci. I potem nagle przychodzi taki dzień, że wykminiasz, że jak trochę kabel tak poruszysz i położysz 6 książek na nim i pod kątem to ustawisz i tak za biurkiem trochę tę lampkę, to ona świeci. I mówisz wszystkim, że ej, słuchaj, bo jak położę te książki tu pod kątem i tak dalej, to ona świeci. Wszyscy tak patrzą, ej stary, ale można też nacisnąć, nie? A mówisz, nie, nie, bo to te książki i tak dalej. No i masz dość tego, że wszyscy mówią, że wystarczy nacisnąć, więc kładziesz te książki jakoś tak w ukryciu, przestawiasz ten kabel i wtedy naciskasz, wiesz, że to nie działa, ale żeby inni się nie czepiali, że ustawiasz te książki, naciskasz, a tak naprawdę wiesz, że robisz te inne rzeczy. Bardzo dużo jest po prostu takich małych sposobów dojścia do celu, które są po prostu zupełnie inne niż dla ludzi neurotypowych. Jeśli macie neuronietypowych w swoim otoczeniu, to wielka prośba, nie śmiejcie się z nich i z metod, które obierają do celu. No bo dla wielu ludzi to może być strasznie, strasznie trudne tak udawać, że robią coś normalnie, bo i tak będą robić to
nienormalnie. Dzięki wielkie. Oklaski.